Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa w ten przedświąteczny czas na webinarium organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w programie Poczytajmy. I dzisiaj zmierzymy się na naszym webinarium z takim tematem, co czytać w klubie czytelniczym, a opowie nam o tym pani Tatiana Szatrawska-Audycka, wiceprezeska polskiej sekcji IBB. Ja już za moment znikam na czacie, bo zapowiada się bardzo ciekawe i praktyczne też spotkanie o książkach. Stąd też naprawdę nie mogłam się doczekać tego spotkania. Usiadam sobie wygodnie na kanapie, czeka na mnie herbata i za chwilę zamienię się w słuch, bo chętnie posłucham właśnie o tym, co czytać z młodzieżą i z najmłodszymi. I zachęcam, żeby skorzystać z czatu, tak jak już to Państwo czynią. Właśnie przywitać się, pod koniec będzie można zadać jakieś pytania lub podzielić się jakimiś refleksjami, może Państwo też już znają te książki, mają jakieś opinie, bo po to jest dzisiejsze spotkanie, żeby posłuchać, ale też powymieniać się różnymi doświadczeniami, generalnie żeby się ubogacić właśnie tym spotkaniem, więc zachęcam, żeby na tym czacie być. Jakbyście mieli też jakieś problemy techniczne, to piszcie na czacie, będę próbowała je rozwiązać w miarę moich możliwości. A teraz już milknę i oddaję głos pani Tatianie i do zobaczenia pod koniec spotkania. Ja się jeszcze włączę i pożegnam się z Państwem. Więc miłego spotkania sobie i Wam życzę. Dzień dobry. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o książkach, które są książkami z nagrodzonymi, wyróżnianymi albo nominowanymi w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBB. Chyba Państwo widzą tę moją prezentację, prawda? Ponieważ zwykle byłam po drugiej stronie, a nie tej, więc myślę, że o tak, bardzo, bardzo Pani dziękuję. To zanim przejdę do książek, to chciałabym powiedzieć trochę o organizacji, w której pracuję. Pracuję oczywiście w cudzysłowie, bo jest to praca wolontariacka. Mam nadzieję, że na pewno Państwo albo słyszeli, albo gdzieś przeczytali. IBB to jest organizacja, międzynarodowa organizacja, która powstała w latach 50. W Polsce jest od lat 70. Na planszy są dokładne daty. To jest organizacja International Board on Books for Young People. To jest ważne, to nie jest for children, for young people, czyli people, czyli my używamy takiego zwrotu młodych, dla młodych ludzi, czy też niedorosłych. I w Polsce organizacja, znaczy sekcji jest 79 w tej chwili i polska sekcja jest jedną z nich. I działamy na zasadach stowarzyszenia, czyli nasi członkowie płacą składki, my pozyskujemy dotacje i w ramach naszych działań statutowych promujemy dobrą książkę, polską dobrą książkę, polskich autorów tekstu i ilustracji w Polsce, ale także za granicą. Jednym z naszych takich działań to jest właśnie konkurs Książka Roku, który organizujemy od ponad 30 lat, ponieważ tegoroczny konkurs, który gala odbyła się 12 grudnia, to jest takie uroczyste wręczenie nagród i ogłoszenie wyników, organizowana była po raz 31. I obecnie nagradzamy książki w dwóch kategoriach, kategorii literackiej graficznej, literackiej za książkę dziecięcą i za książkę młodzieżową. Graficznej to picturebooki, ilustracje, nie będziemy o tym mówić. Skupiamy się na książkach literackich, znaczy na nagrodzie literackiej. Chciałabym powiedzieć o naszym jury, to jest bardzo ważne. Ważne jest też to, że nie płaci się wadium. Wydawcy mogą zgłosić tyle książek, ile chcą. W tym roku było ponad 260. To i tak jest chyba umiarkowana liczba, jeśli się weźmie pod uwagę, że
Średnio 2000 tytułów jest wydawanych książek. Nie wiem, jak to jest z dziecięcymi, ale naprawdę 260 to nie jest wszystko, co wychodzi w danego roku. I nasze jury, jak to określiłam, jest profesjonalne, niezwiązane ze światem wydawniczym i znające rynek wydawniczy. Profesjonalne, ponieważ to zwykle są albo ludzie ze świata akademickiego, osoby, badacze literatury, świetni redaktorzy, którzy jakby są wyczuleni na kwestie językowe, także wyczuleni na kwestie narracji, budowy historii w książce. Niezwiązane ze światem niczym, bardzo nam na tym zależy, żeby było to jury niezależne, ponieważ nie wybieramy ani autorów, ani ilustratorów, ani wydawców. Zwykle właśnie to są, tak jak w tym roku, były dwie osoby, przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego i Wrocławskiego. I przewodniczącą była pani Irena Bolek, to jest wyśmienita redaktorka, pracująca od wielu, wielu lat z książką, znająca świetnie rynek wydawniczy i nie ostatnie lata, ale naprawdę to jest ćwierć wieku, to chyba jest mało. Co jury literackie bierze pod uwagę? To są takie banalne rzeczy, ale rzeczywiście to jest ważne. Może wezmę ostatni punkt, aktualność. Czyli zwykle jak się rozmawia z jury, to zwracają to panie, czy też panowie, bo też są panowie, zwracają uwagę na to, że starają się wybrać taki temat, który jest gorący w danym czasie. Może nie w roku, ale w danym czasie i to nam wyjdzie, jak będę pokazywała i omawiała książki. Walory literackie to jest oczywiste, choć przyznam się, że z roku na rok, albo inaczej, co roku jury zwraca uwagę na niechlujność w redakcji tekstu. Zresztą pewnie Państwo sami zwróciliście uwagę, że często są błędy ortograficzne, już o interpunkcyjnych nie mówię, błędy redaktorskie, więc jakby to jest taka sytuacja, że nagradzane są książki i jury zwraca jednak uwagę na to, że pod względem właśnie takiej czystości języka to są duże niedoróbki. Często grożą, że będą dzwonić do wydawców. No i oczywiście pomysł, czyli coś nowatorskiego, coś, co zaskakuje, jakiś nowy zabieg literacki. Oczywiste. I napisałam, uwaga, jeżeli ocenia książki w danym roku, to jest bardzo ważne, ponieważ jak mówimy, że to jest książka roku, najlepsza książka roku, to oceniamy te książki na tle tych książek, które zostały nadesłane. Więc czasami jakby jakość książki z danego roku, jak się porówna rok ubiegły albo 2 lata temu, te książki są naprawdę różne jakościowo. Więc to jest jakby taka uwaga, na którą zwraca jury bardzo często. Co warto czytać? No, każda sroka chwali swój ogon. Będę chwaliła książki z konkursu, ponieważ my mamy olbrzymie zaufanie do naszego jury. Naprawdę, ja mogę się oczywiście nie zgadzać, bo mam inne jakby potrzeby czytelnicze, ale argumenty jury, ich uwagi jury jakby zawsze potrafią mnie, jurorki, przekonać do swojego wyboru, choć często one mówią, że to jest, no, podkreślają ten subiektywny, że to jest jednak praca całego zespołu, czyli jury musi wypracować jedną myśl i zaproponować listę nominowanych książek. W tym roku było 10, w zeszłym roku było 15, więc myślę, że w tym roku było jury o wiele trudniej. I zwykle proponujemy czytać właśnie książki nagrodzone i wyróżnione, oraz nominowane. My nazywamy to shortlista, czyli taki najlepsze z najlepszych, gdyż jest to 10 książek wybranych z 260. Wydaje się, że to był wybór naprawdę z każdej strony jury patrzy, czy rzeczywiście ta książka się nadaje na listę nominacyjną. Jakby też uwzględniając potrzeby czytelnika, czyli jury patrzy, żeby nie było na przykład
tylko książek dla dorosłych, znaczy dla starszych dzieci. Stara się też tak dobierać te tytuły, żeby były jakby każda grupa czytelnicza była zadowolona. Ostatni punkt to jest książki z listy BIS, o tym będę mówiła na końcu. To jest taka innowacyjna nasza działalność. Od 3 lat prowadzimy listę BIS, czyli dobrze, lista książek, które też są zgłoszone w konkursie, ale nie trafiły na podium, to już powiedziałam. Nie będę do tego tematu wracać. Zaczynam prezentację książek. Część książek to jest z tegorocznego konkursu, część z ubiegłych lat. I tak samo, to jest mój subiektywny wybór, to znaczy tych książek szukałam, szłam takim kluczem, żeby jakby starszego czytelnika pokazać starszemu czytelnikowi, że tu są, że jakby gracze młodzieżowi znajdą tematy, które ich dotykają, a młodszemu zaproponować książki, które ich rozczytają. To jest nagroda roku w kategorii Laska 16+. I ona, jak ją, gdy usłyszała werdykt, powiedziała, że to jest jeden z jej najpiękniejszych dni w życiu. To jest bardzo osobista książka. I to jest książka, która jest bardzo poruszająca, znaczy porusza bardzo poważne tematy. Po pierwsze, jest to temat związany z samobójstwem jednej z bohaterek. Druga bohaterka, to są przyjaciółki, próbuje odnaleźć się w tym świecie bez swojej przyjaciółki i próbuje nie tylko poradzić sobie z jej śmiercią, ale też próbuje zbudować relacje, ale też próbuje odpowiedzieć, dlaczego jej przyjaciółka popełniła samobójstwo. A historia jest gdzieś osnuta na faktach, jeśli Państwo pamiętacie, jakiś czas temu w Sopocie była seks, nie wiem, czy seks afera to dobrze brzmi, ale też popełniła samobójstwo 14-letnia dziewczyna, która była jakby wciągnięta w jakieś takie seksualne rozgrywki, wykorzystywanie, nękanie. Więc jakby do tego dochodzi bohaterka. Zwykle się o tym nie mówi, ale jakby Państwo powinniście wiedzieć, że to jest taki mocny temat w tej książce. Nie tylko to, że jest samobójstwo, ale też i gwałt, wykorzystywanie dziewczyny i pokazanie też tej drugiej bohaterki, jak ona sobie z tym radzi. Kończy się to może nie happy endem, ale optymistycznie, że potrafiła się stanąć na nogi. Niektórzy mówią, że zbyt optymistycznie, wszystko zależy od czytelnika. Myślę, że dobrze by było dać głos młodym ludziom, których też to dotyka, może nie osobiście, ale na pewno są tematy, o których myślą i rozmawiają. Dorota Suwalska, Tabletki na dorosłość, to jest 12+. To jest książka, która opowiada o dorastaniu i ona jest przedziwnie skonstruowana, bo tam są elementy fantazy, powieść psychologiczna. Dzieje się, bohaterem jest 12-letni chłopak, chyba, albo 13-letni, przepraszam, 13-letni chłopak, który ma już dosyć bycia takim mikrusem i w rodzinie, i w szkole, to znaczy niezauważany. I wymyślił sobie, że dorośnie w szybkim tempie i znalazł dostarczyciela tabletek na dorosłość, więc jest ten element fantazy. I on rzeczywiście zmienia się w dorosłego, ale się okazało, że ta zmiana jest nie jest pod jego kontrolą. To znaczy, że w pewnym momencie, że to nie jest jednorazowa zmiana. I on uczy się, to jest bardzo fajnie pokazane, jak autorka pokazuje, jak się wchodzi w dorosłość i co trzeba zrobić, żeby być tym dorosłym. Trochę to takie jest dydaktyczne, takie elementy, które mogą przeszkadzać,
ponieważ jest na przykład coś takiego jak rozmowa z psychologiem, z psycholożką, która mówi, że warto nazwać swoje uczucia, jak te uczucia, w jakich momentach one się wydarzają. Więc mam nadzieję, że młodszy czytelnik nie będzie tego odczytywał jako taki dydaktyzm, ale to jest jakby cała ta historia, ten pomieszanie rzeczywistości z fantazy pokazuje tak naprawdę, co się dzieje z młodym człowiekiem, że on tak naprawdę traci grunt. Musi znaleźć wsparcie albo też zacząć uczyć się być dorosłym. Tutaj też jest takie elementy życia młodych ludzi, czyli media społecznościowe, jak ten świat tych ludzi przeniósł się, młodych ludzi przeniósł się do tego świata. Komentowanie, lajki, prowadzenie bloga, w którym jest tak, w tym blogu jest tak naprawdę jakby trochę jest pisana powieść, ale tak naprawdę jest to opowiadanie tego chłopca, bo nie chce przyznać się, że to jego dotyczy. Naprawdę fascynująca książka. Myślę, że dużo satysfakcji czytelniczej, może dużo takich rozmów, właśnie czym jest dorosłość, jak się dorasta. Oczywiście elementy o Piotruś Pan pojawia się. Naprawdę i dorosły też ma dużą frajdę z czytania z tej książki. Szeptane, Paweł Berensewicz. To też jest bardzo zanurzona książka w dzisiejszych światach, czyli taki buzz marketing, czyli szeptanie, trollowanie, konsekwencje, odpowiedzialność. Główny bohater jest wciągnięty, musi znaleźć pieniądze, w związku z tym szuka pracy, najpierw rozdaje ulotki, pojawiają się wątpliwości, czy to, co w ulotkach jest prawdziwe, chłopcy próbują to sprawdzić. Więc przy samego początku się pojawia taki element odpowiedzialności i koniec końców jest dosyć dramatyczny, ponieważ chłopak daje się wciągnąć, jest też manipulowany, co odkrywa po jakimś czasie, też taki właśnie manipulowany przez szeptanie. Daje się wciągnąć w taką rozgrywkę polityczną, mianowicie pisze różne nieprawdziwe historie o kandydacie na burmistrza, uwaga, w Australii. I te teksty pojawiają się w lokalnej gazecie. Kończy się to nieszczęśliwie, bo dochodzi do strzelaniny, bo te historie to były takie wymyślone naprawdę z palca, od pedofila, kradzieży, oszustw i tak dalej. Więc pokazanie, jak się kończy igranie narzędziem, jakim jest internet, ten taki szeptany marketing, jakie to jest niebezpieczne, jak dotyka to też nas, ponieważ bohater jakby jest po pierwsze manipulowany, ale jakby widzi, jakiego działania wpłynęły na jego dziadka, decyzje zakupowe. Pod każdym takim krótkim, to są informacje z not jurorskich i w nawiasach są to nazwiska jurorów też. Marcin Szczygielski, Serce Neftydy. Okładka jest trochę szokująca, ale proszę się nie zrażać. Marcin Szczygielski w ogóle bardzo ciekawy pisarz, pisze tu i teraz, tak trochę publicystycznie, ale jakby chłonie to, co się wydarza. Jest naprawdę, jestem jego chyba psychofanką, to muszę powiedzieć głośno. I Serce Neftydy to jest, szpafarz jest taki science fiction, trochę baśniowy. Szczygielski bawi się konwencją, burzy tą konwencją, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to jest science fiction, bo to jest też taka powieść drogi. To jest powieść inicjacyjna o tym, o dojrzewaniu, o samotności, bo bohater mieszka z matką na statku, wokół nikogo nie ma, później traci matkę, musi odszukać. Jedyna część to jest to Serce Neftydy. Tak naprawdę to jest taka droga do odpowiedzenia, kim jestem. Na końcu się dowiaduje, że tak naprawdę nie jest człowiekiem, więc trafia na Ziemię, która jest po różnych katastrofach, tam są hybrydy, więc dużo rozmów na temat
czym jest człowieczeństwo. Bohater ma taką wtyczkę, która tak funkcjonują ludzie w tym świecie. Wtyczka, która jest podłączona do jakiegoś wirtualnego świata i ona mu podpowiada wszystko, podpowiada jej informacje, ale też to, jak ma się czuć i co czuje. Więc ta droga, ta podróż to jest tak naprawdę też jego podróż i uczenie się emocji, nazywanie tych emocji. Piękny jest fragment, na który chciałabym zwrócić uwagę, bo jedna z hybryd jakby w trakcie historii zmienia płeć, to znaczy Efi poznaje tę hybrydę jako chłopaka, a później się okazuje, że ta hybryda w wyniku poznawania się, budzenia uczuć, zamienia się w dziewczynę. Więc taki element dosyć ciekawy chyba społecznie i do dyskusji, czym jest właśnie może nawet nie zmiana płci, ale co to jest właśnie ten gender, seksualność, jak my to odczytujemy. Ciekawa, bardzo gęsta powieść, mitologia egipska, więc pomieszanie różnych znaczy różnych motywów, co też momentami przeszkadza, ale myślę, że wytrawny czytelnik spokojnie sobie poradzi z taką gęstą opowieścią. Zuzanna Ordińska i Biały Teatr Panny Nehemias. To jest książka, która, jak to Jurorka napisała, narkotyczna, bardzo wciąga. Rzeczywiście, tu są jakby dwie ważne rzeczy, mianowicie to, że się dzieje to w realiach PRL-u, 84 rok, i bohaterka jest poproszona o zaopiekowanie się pani Nehemias, u której przedziwny dom, też jakiś taki tajemniczy, ten sam dom wciąga bohaterkę, która odnajduje ten biały teatr, on jest na okładce, to jest takie puzderko. I właściwie nie wiadomo, co to jest, do końca nie wiadomo, co to jest. To puzderko żyje, bo ono, jak się je otwiera, rozgrywają się tam różne sceny i te sceny konweniują jakby z uczuciami, emocjami bohaterki. I w pewnym momencie my widzimy, czytelnicy, że ona jest bardzo uzależniona od tego teatru, nie jest w stanie się wyzwolić. I to jest taka trochę metafora tego życia właśnie w realiach PRL-u, w takim zniewoleniu. To oczywiście jest, jakby to są te realia PRL-u, ale to też jakby można spokojnie sobie przenieść na każde inne realia, gdzie człowiek jest usiedlony, jego wola jest usiedlona, jest zniewolony. Bardzo ciekawa książka do rozmów właśnie o wolności, co to jest wolność osobista, jaka jest jej przestrzeń. Czarne Jeziora to jest książka, która muszę powiedzieć, że ona mnie zdenerwowała, ale później rozmawiałam z koleżankami, które mają córki w tym wieku i one mówią, że właśnie są takie dziewczyny. I to jest historia dziewczyny, która my się oczywiście dowiadujemy to w trakcie narracji, jest nosicielką wirusa HIV. Jakby całe życie jest podporządkowane temu, że ona jest nosicielką, zaraziła się od swojej mamy, nie że nie ma przeszłości jakiejś takiej, nie była narkomanką, zaraziła się od swojej mamy. Więc w związku z tym relacje z matką są dosyć burzliwe i bardzo trudne. Więc tak naprawdę to jest taka książka nawet nie o samym wirusie HIV, tylko on jakby determinuje pewne zachowania, ale to, w jaki sposób ta dziewczyna buduje relacje w rodzinie z ojczym. Bardzo, bardzo ciekawa jest też ta pozycja między innymi dlatego, że jakby drugim bohaterem, czy też drugą bohaterką jest literatura. Dziewczyna pisze pamiętnik, pamiętnik, tak naprawdę ten pamiętnik udziela się w takim klubie dyskusyjnym, więc ta literatura też jakby ma, jakby odzwierciedla jej stan duchowy. To, co ona czyta, jak pisze, na co zwraca uwagę.
Więc kropka. Tak się zawiesiłam. Joanna Jagiełło, znowu Zielone Martensy. To jest taka lżejsza literatura. Ja lubię tę książkę, bo sama miałam Zielone Martensy. Tak. Jest to taka historia, właściwie tu nic wielkiego się nie dzieje. To znaczy, to jest tu i teraz życie młodych ludzi, 12-13-latków. Jedynie co to jakby zaburzone takie relacje, że jedna matka pracuje w Niemczech, w drugiej rodzinie matka nie żyje i pojawia się młoda macocha, która też bardzo dobre relacje buduje, więc taka młodzieżowa proza o potrzebach młodych ludzi, o potrzebach uwagi, o odpowiedzialności, ponieważ jeden z bohaterów jakby opiekuje się swoją siostrą i babcią, prowadzi cały dom, o relacjach, o potrzeby właśnie uczucia, o budującym się uczuciu, o pierwszej miłości. Myślę, że to taki temat gorący, który każdy lubi czytać. No bo Marcin Szczygielski, Omega, proszę się nie przerażać, to jest bardzo gruba książka, ona chyba ma 500 stron. Podobno autor ma wydać drugie wydanie i już krótsze, ale to był debiut i od razu został zauważony przez jurorów konkursu. Konkursu to nie jest nowa książka, ale jest niesamowita, ponieważ bohaterka ma znowu chyba 12 lat. W ogóle Marcin Szczygielski bardzo lubi ten moment życia, ponieważ sam uważa, że to jest takim, jak on miał 12 lat, to był ten moment, kiedy opadły łuski, nagle zaczął dojrzewać i nagle się okazało, że świat nie jest baśniowy, tylko jakby ten dorosłość wkradła się w jego życie. Więc to jest taki ostatni moment, te 12 lat, kiedy jeszcze można wierzyć w różne rzeczy. No więc bohaterowie często mają 12 lat, 8-12, i tutaj Omega żyje w dwóch światach. Oczywiście to też jest takie charakterystyczne dla jego książek, że te rodziny są zwykle rozbite. I Omega jest z rodziny, no, mieszka z mamą, ojciec odszedł z młodszą kobietą. I Omega jest takim wycofanym dzieckiem, takim trochę nerdem komputerowym. Żyje w świecie komputerów, gier i w dniu swoich urodzin komputer, jakby jej życie zamieniło się w grę komputerową. I tak jak w grze komputerowej ona przechodzi przez kolejne etapy. Trochę tego jest dużo, ale to jest też bardzo ciekawe, bo właściwie Szczygielski pokazał wszystkie elementy ważne w życiu, bo tam jest i szkoła, i jakieś zombie, które tak naprawdę to jest nasz zombie, czyli babcia Omegi, bo Omega spotkała swoją babcię na cmentarzu. Niektóre są oczywiście, to jest też duże poczucie humoru ma autor, ale tutaj jest też taki stosunek do starszych osób, ale też budowanie, takie odbudowywanie tej relacji. Są też chyba wilkołaki albo wampiry, już nie pamiętam, ale to z takim elementem erotycznym, czyli takie budzenie seksualności. Jest poziom, gdzie jest poruszane są kwestie władzy. Poziom, gdzie są poruszane kwestie też pamięci, takie historyczne, bo to bardzo osadzone jest w Warszawie. Naprawdę nie wiemy, jest to powieść o dojrzewaniu i tak naprawdę do końca nie wiemy, co się wydarzy, czy ona, bo ciągle autor nam pokazuje, że wcale ona nie, jakby pomysł jest taki na tę książkę, żeby ona przeszła te wszystkie poziomy i jakby odpowiedziała sobie na te pytania i wyszła silniejsza, wzmocniona, mądrzejsza, znaczy z większą wiedzą o swoich potrzebach. Jest zaskakująca ta książka, ale myślę, że warta uwagi właśnie dlatego, że są te poziomy. Ten świat jest pokazany jak gry, tam towarzyszy tej dziewczynce małe dziecko, które dorasta razem z nią i ona to dziecko tak naprawdę ma coraz gorsze cechy, więc to jest takie alter ego tej dziewczynki. Naprawdę interpretacyjnie bardzo ciekawa. Myślę,
że dużo zabawy takiej czytelniczej i do dyskusji ta książka dostarczy. To już jest 10,5 Agnieszka Wolny-Hamkało. To jest też taki trend, który w tej chwili się pojawił, mianowicie dorośli autorzy, czyli autorzy piszący dla dorosłych, zaczynają pisać dla młodzieży i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bo to jest też Tuli, Małgorzata Tuli. No, Szczygielski tak samo debiutował książkami dla dorosłych. Agnieszka Wolna-Hamkało napisała książkę Nikt nas nie upomni. Proszę Państwa, to jest taka książka, ja nie wiem dla kogo ona jest, ona jest dla wszystkich. To jest taka gryząca książka. Uwielbiam ten koncept. To jest taka niegrzeczna, to jest taka książka manifest, to jest taka książka, która krzyczy dorośli, pozwólcie nam być dziećmi, ale też takimi dziećmi wolnymi. Myślę, że niektórzy dorośli mogą mieć kłopot, bo pojawiają się tutaj brzydkie słowo na D. Ale to jest takie słowo, które wyzwala energię. Dorośli nie są tutaj, tak jak w takiej literaturze antypedagogicznej, przedstawiani jako ci głupi, z których trzeba się śmiać. Raczej nie, tutaj oni są w odwodzie i oni w każdym momencie mogą przyjść i służyć radą, ale to, jak te dzieci wyrzucają telefony komórkowe, urywają się z tej takiej rodzicielskiej smyczy, jest naprawdę bardzo uwodzące i myślę, że bardzo ciekawe do dyskusji. Wydawczyni szykuje kolejną książkę już ze starszą Adelą, bo tutaj jest trójka bohaterów. I właśnie to jest problem w tej książce, że bohaterowie mają kilka lat, 7, 8, 9, oni dojrzewają, ale to jest naprawdę książka nie tylko dla siedmiolatków, a wręcz mi się wydaje, że to nie dla nich jest. To jest książka dla młodych ludzi, zwłaszcza, że kreska jest komiksowa. Tutaj jest taki zaczątek tego, ale to jest naprawdę bardzo mocna kreska. Zresztą debiutantka przygotowała te ilustracje. I myślę, że wielu rodziców, jak kupuje te, może mieć problem, ale jakby z wyborem tej książki, właśnie przez tę kreskę, ale to jest, ona jakby konweniuje, ona dopowiada. Jest naprawdę niesamowita książka i następna to będzie Lato Adeli. Bardzo ją polecam. To jest Błąd, to jest 10+. Też znowu Marcin Szczygielski, tak się przyspieszę, bo już chyba teraz nie mamy czasu. To jest Leo i Czerwony Automat. 10+, to jest historia, też nie wiemy, gdzie to się dzieje, teraz jakieś miasto. Nagle, to jest taka właśnie książka tu i teraz, bo Szczygielski bardzo jest wyczulony na takie polityczne zmiany, mianowicie tu i teraz, czyli powstaje maszyna, która karmi się strachem i nienawiścią. Ludzie przestają chcieć być dobrzy, nagle są zmiany, jakieś nienawistne napisy na szybach. Nagle się okazuje, że świat, który może nie był idealny, naprawdę się rozpada. I to właśnie, jak tutaj Jurorka zwróciła uwagę, z własnej winy. Przede wszystkim jest 12-letni chłopak, który, uwaga, tak jak u Szczygielskiego, nie może być to normalne, jest normalne w cudzysłów oczywiście, czyli zaskakujące jest to, że jest z in vitro. I to in vitro nie jest takie banalne, ponieważ zarodki były przechowywane i 8 lat po śmierci jego ojca, matka się zdecydowała na urodzenie go z metodą in vitro. Bardzo ciekawa książka kolejna Szczygielskiego. Ja, zanim przejdę do następnej, to nie ma tutaj na liście, ale chciałam Państwu pokazać, to jest 5 sekund do IO Małgorzaty Warda, zaraz w ten sposób. I to jest książka tak 15-16+. Zaczyna się dramatycznie, bo od strzelaniny w szkole, to kilka lat temu ta książka powstała, więc wtedy były bardzo głośne takie historie w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Strzelanina w szkole i w tle jest, znaczy poszukuje się tego sprawcę, ale też jest tutaj jakby świat zbudowany na grze komputerowej, tylko takiej, gdzie naprawdę
W Omedze też naprawdę jest, ale jakby ten świat jest równoległy i pokazuje ta książka niebezpieczeństwa tego świata, jak bardzo można się odciąć od realnego świata bardzo szybko, ale naprawdę dla dorosłego bardzo ciekawa książka. Jak przeczytałam pierwszy raz, to powiedziałam, wreszcie coś takiego, co mnie jako czytelniczkę dorosłą pociągnęło. Małgorzata Stręgowska-Zaręba, Dom nie z tej ziemi, 8+, a nawet trochę bardziej, bo to jest książka o przemocy, ale o tym nie dowiadujemy się. Właściwie dowiadujemy się o tym na samym końcu, co jest też takim dowodem, że ta przemoc jest taka, często te dzieci, które są ofiarami przemocy, jakby cierpią w cichości. I tutaj cały ten baśniowy anturaż, gdzie dom jest tajemniczy, człowiek, który zamienia się lwa, który jest niebezpieczny. No, jest to bardzo mocna, choć jakby nieoczywista opowieść o temacie, który jest bardzo trudny, niezbyt często poruszany przez polskich autorów, ale myślę, że to jest tak, że to jest taka książka, która ona nie musi trafić, to tak jak jest taka książka Pan Zły, nie musi trafić do osoby, która sama cierpi z tego powodu, ale to jest taka książka, która pomoże uwrażliwić nas jakby na to, żeby patrzeć i słyszeć rzeczy, które mówią nam osoby, ofiary. Wędrówka Nabu to jest 8+, i to są teraz takie książki, które ja nie wiedziałam, czy dla tych młodszych, czy dla tych starszych, bo często książki z obrazkami traktowane są tak od razu, że to są książki dla dzieci, no bo obrazki, a powoli to się, mam nadzieję, zmienia, że obrazki to jest taki też rodzaj narracji, który dopowiada i jest jakby sprawia, że tekst jest pełniejszy. I Wędrówka Nabu, proszę bardzo, Jarosław Mikołajewski, kolejny autor dla dużych. To jest książka, którą my zgłosiliśmy też na listę honorową. Nie będę mówić, ale to jest też takie nominacja. Książka zanurzona jakby w problemach, jest w kontekście. Jest to utwór, który pisze o kryzysie uchodźczym. I już trochę mam wrażenie, że ten temat trochę jakby zanika w literaturze, bo był w pewnym momencie taki wysyp. Ale ta książka jest, jakby można ją sobie czytać w różny sposób, bo my nie wiemy tak naprawdę skąd ta dziewczynka, kim ona jest. Nabu jest to imię, które może nam się kojarzyć z czymś egzotycznym. I też nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło w jej wiosce. Ona po prostu pewnego dnia musiała uciec. Jakby ta historia jest opowiedziana w taki sposób nam znajomy, czyli łodzie. Dramatyczna jest końcówka, która tak naprawdę nie odpowiada nam na pytanie, co dalej się dzieje z Nabu, bo tak naprawdę my musimy znaleźć w sobie odpowiedź, czy Nabu ma wrócić do domu, czy może zostać. Niesamowite ilustracje, poruszająca książka, myślę, że dla dorosłych, znaczy dla starszego czytelnika i dla młodszego, taki materiał do rozmów o obcości, o inności, o naszej odpowiedzialności, co to znaczy granice. Temat na pewno poruszany bardzo często. Ale jakby razem z Jarosławem Mikołajewskim ta historia, ten temat nabiera głębszego wymiaru. Następna książka. Nie wiem, to nie jest nowość też i prawdopodobnie Państwo znacie, ale ja ją przypomniałam, bo to jest tak trochę mi się włączył taki dydaktyzm, że jak już czytać, to już muszą być ważne rzeczy. Maciej Świat, historia misia, który został stworzony przez małe chińskie rączki, a jakże, w Chinach. I Suchowiersko opisuje jego losy, jak trafia w różne miejsca, czyli najpierw do rodziny takiej bogatszej, do biedniejszej. Bardzo ciekawa pozycja do rozmowy o tym, jak funkcjonuje dzisiejszy świat
jak konsumpcjonizm jest, wkradł się w nasze życie i to jest nasze tak naprawdę drugie imię, ale też pokazuje coś takiego, bo Matt trafia w końcu do takiej rodziny na wysypisko, coś takiego. Takie miejsce bardzo ubogie i to, ile on przyniósł radości. Trochę takie łopatologiczne to jest, ale to jest 7 plus, więc ta prosta historia, myślę, bardzo jaskrawo, prosty, taki jasny sposób tłumaczy konsekwencje dzisiejszego świata. Tak? Że świat jest ubogi, że ludzie są bogaci i biedni. Autorka porusza też kwestie religii, jak to wpływa na postrzeganie świata. Bardzo ciekawa książka, bardzo zaangażowana. Marta Guśniowska, polecam Państwu tę autorkę. To jest szalona dziewczyna, to jest dramatopisarka. Ona tak naprawdę pisze dramaty do teatru, a niech to kiedyś kopnie. To jest ta książka o szukaniu sensu życia. Ja się już uśmiecham, jak o niej mówię, bo to jest taka książka, która bawi od pierwszej strony. Ja nie wiem, gdzie autorka, w jakiej kolejce stała po poczucie humoru, ale naprawdę to jest tak napisane. Oczywiście zarzucano tej książce, że to jest jakiś propaganda samobójstw i tak dalej, gdzie tam, gdzie tam. Po prostu jest to dowcipnie napisane o tym, że czasami tracimy sens życia i jak go odzyskać. Czym to sens życia jest? I tytułowa gęś poznaje, to jest piękna historia, bo ona chce być zjedzona. To znaczy, jakby oddaje się w ręce lisa i na takiej zasadzie, że ma być ugotowana. I ona, to jest jej sens w tej chwili. Po drodze poznaje różnych bohaterów i każdy ma swój pomysł na życie. A to macierzyństwo, a to podróże, a to jakieś inne historie. I ona w końcu w Brytwannie, pod której już tam się fajerki grzały, ona nagle odkrywa, że sensem życia jest przyjaźń, po prostu przyjaźń. I tak jak napisała Irena Bolek, lektura dla czytelników od 6 lat do 106, w tej chwili Marta Guśniowska dwie kolejne książki napisała, Wydawnictwo Taszka, polecam, z zamkniętymi oczami. Michał Rusinek, to jest nagroda tegoroczna, główna, jaki znak twój, wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości. I to jest też taka książka, 5 plus, ale tak naprawdę 10-15 plus, bo to jest ponad 100 lat temu Bełza napisał wierszyk Kim jesteś? Jaki znak twój? No właśnie, jaki znak twój? I to jest taki dialog z tym wierszem. Rusinek odpowiada na wszystkie te pytania, ale jakby w duchu, w dzisiejszym duchu, czyli w duchu obywatelskim, takiego społeczeństwa właśnie obywatelskiego, to jest, można się spodziewać jakby tych odpowiedzi. One nie są jakieś oczywiście odkrywcze, chociaż bardzo ciekawe są jakby w kontekście tego wiersza sprzed 100 lat. Ciekawe jest tutaj to, w jaki sposób Rusinek buduje narrację. Mianowicie on, to też jest znak czasu, to znaczy on nie patrzy z góry na czytelnika, tylko odpowiada, jakby towarzyszy temu czytelnikowi. To też jakby odpowiada w dzisiejszej pedagogice takiego wychowywania dziecka, czyli bycia przy dziecku, a nie mówieniu, co jest dobre. Bardzo ciekawa książka z ilustracjami Joanny Rusinek. To są książki Egalitera to jest książka nagrodzona w tym roku, ale w kategorii graficznej polecam ten duet Edgar Bong, który odpowiada za ilustracje. One są bardzo plakatowe. Joanna, Oleg stworzyli taką książkę Kto ty jesteś? Mam prawo i nie zawaham się go użyć. I Egalitera to jest o prawach kobiet i mężczyzn. Bardzo ciekawe podejście i pokazanie, że mimo 100 lat niepodległości praw kobiet, nadal te prawa są zaburzone. To ty jesteś, to też jest taki właśnie w stylu Rusinka, taki obywatelski dialog, czyli próba określenia się w tym świecie i to jest takie
Taka ciekawa dyskusja i z młodszym, i starszym czytelnikiem. Mam prawo i nie zawaham się go użyć. To jest oczywiście o prawach dziecka. To jest takiej konwencji baśniowej, ale też jakby o ważnych sprawach. Te książki, one pojawiały się, więc myślę, że to nie jest jakaś nowość, ale chciałam zwrócić uwagę właśnie na ten duet. Trochę źle to ułożyłam te slajdy, przepraszam. Bob Cocha i Justyna Bednarek, też tą uwagę na tą autorkę. To jest autorka, która świetnie włada językiem polskim. To jest niesamowite, z jakim po pierwsze ze swadą, z wyczuciem czytelnika, z wyczuciem języka, z poczuciem humoru. Justyna Bednarek z kilka lat temu debiutowała Skarpetkami. Jeszcze jest kilka książek, które wydała. Bab Cocha to jest taka opowieść trochę jak Mary Poppins. To znaczy, Bab Cocha pojawia się w pewnym mieście i załatwia sprawy, czyli karze tych, którzy przeskrobali w świecie, pomaga potrzebującym. Bardzo pogodna. Czyta się to z uśmiechem, taka rozczytująca książka, mówiąca w takim świecie właśnie trochę baśniowym, trochę taki folklor, bardzo pogodna i tak jak mówię, z wielkim poczuciem humoru napisana. Nie mam tutaj tezy typu, że to jest książka o tym albo o tym. To jest po prostu o nas, o ludziach, o tym, że czasami jesteśmy źli, niedobrzy, źli. I że te osoby spotyka kara, to takie proste jest, ale to rzeczywiście. Mam takie wrażenie, teraz mi przyszło skojarzenie, że Justyna Bednarek to jest ona pisze tak, jak Czesi robią filmy, czyli tak pochyla się nad człowiekiem i nawet tego złego staramy się zrozumieć, więc z takim dużym zrozumieniem ludzkiej natury bardzo polecam. I nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Marcina Szczygielskiego. Naprawdę to jest bardzo ciekawy autor, nierówny. Trzeba to przyznać, ale zawsze jest frapujący. To są takie książki, jeśli Państwo znają, to proszę dać mi znak. Ale Czarny Młyn to jest taka historia, horror ekologiczny, też na czasie. Też wszystkie te książki mają elementy fantazy, oprócz jednej. Więc to jest takie historie wciągające, naprawdę jako dorosły czytelnik. Nigdy nie czułam się oszukana, albo nie czułam się nigdy traktowana jako ten głupszy. Naprawdę to jest fascynujące, jak on prowadzi czytelnika. Czarny Młyn, czyli to jest taki horror ekologiczny. Dzieje się to wszystko na odludziu gdzieś w środku Polski, coś, co niszczy społeczność, naprawdę bardzo trzymająca w napięciu historię. Arka czasu, to tak szybciutko opowiem, to jest książka, która bardzo porusza, podobno będzie filmowana. To jest książka, to jest taki apel Szczygielskiego, żeby pamiętać o historii. Arka czasu. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie to się dzieje. My dorośli wiemy, że to jest getto żydowskie w Warszawie, ale czytelnik, Szczygielski przyznał się, że on specjalnie nie powiedział, gdzie się dzieje i kiedy się to dzieje. Między innymi dlatego, że często na targach rozmawiał z czytelnikami, to oni odkładali takie książki, które poruszały takie tematy właśnie związane z Holokaustem albo z jakąś taką tragedią historyczną, mówi, że to jest zbyt poważne. Więc on najpierw uwodzi czytelnika i wciąga w historię Rafała. Dużo rzeczy tam dzieje, naprawdę jest. I historia z Zoo Warszawskim i wehikuł czasu. Bardzo wciągająca i dużo elementów jest tutaj prawdziwych. Teatr niewidzialnych dzieci też jest poruszająca, składa się z dwóch części. Pierwsza część dzieje się w domu dziecka, a druga dzień, w ogóle to jest 13, zamyka się to 13 grudnia 1980 rokiem, czyli wybuchem stanu wojennego. Próbuję tutaj. Ach, pani Renata Sikor, bardzo mi się podobały właśnie. To jest taka opowieść o
Bardzo dramatycznie się kończy ta historia i jako czytelnik bardzo się czułam, byłam bardzo zburzona, bo bohaterka ginie, główna bohaterka ginie w zamieszkach. Ale historia jest taka, że to jest taki głos, który mówi też o wolności, o tych dzieciach z Bidula, że one są niewidzialne, że nikt tak naprawdę jakby nie stoi za nimi. I te dzieci, budując taką społeczność wokół teatru, który też tak sam jest jakimś takim symbolicznym motywem, jakby budują więzi, relacje i stają się silniejsze w grupie. Bardzo ciekawa książka, wyciskacz łez. Bardzo, bardzo wzruszająca opowieść. No i też taki pomysł pokazania PRL-u, bo to jest rok 80., więc jest to ciekawe, myślę, że dla młodego czytelnika przeczytanie o takiej historii. A powiem Państwu tak na marginesie, jak rozmawiałam z Marcinem Szczypielskim, to on opowiadał, że on całe swoje dzieciństwo, ponieważ on się przyznaje, on był z rozbitej rodziny, co jakby bał się, że zostanie oddany do domu dziecka, więc jakby te emocje w tej książce są jego prawdziwe, plus jakby emocje także ludzi z tamtego okresu, duży research robi, bada, zanim cokolwiek, zanim podejdzie do fabuły. Przejdę przez listę bis i jeszcze coś Państwu pokażę. Konkursowa lista bis, to już o niej opowiadałam. To jest, okazało się, 3 lata temu okazało się, że do nagrody, do konkursu zostało zgłoszone tak mnóstwo książek, które były bardzo ciekawe. I jury miało takie poczucie, że no dobrze, jest lista nominacyjna, to jest, wtedy było 15 tytułów, no ale co z tymi książkami, które na przykład w skali tam 0,5 miały 4,89, że to są też dobre książki. I jury, ówczesne jury zaproponowało stworzenie takiej konkursowej listy BIS. I ona jest tworzona w tej chwili od 3 lat. I my to tak nazywamy, że to są książki, które były blisko podium, jury poleca jako godne uwagi. Czyli takie sprawdzone, przeczytane, świetne historie, dobre literacko. W tym roku, jak mówiłam, 260 tytułów, nominowano 20, na listę BIS trafiło 40 książek. I Państwu pokazuję jako pierwszym tę listę. Ona jeszcze nie jest ogłoszona. Ta lista będzie na stronie naszej e-bibowej. Myślę, że te listy w ogóle są dosyć ciekawym takim źródłem informacji na temat tego, co się dzieje w literaturze polskiej. Jury literackie dzieli to na różne kategorie. Jest jeszcze jedna młodsza kategoria, ale już nie wklejałam. Jest od 6 do 7 lat, od 9 do 10 to się zmienia. I od lat 12 i książki dla czytelników, którzy chcą wiedzieć. Jeśli Państwo będą chcieli, ja te listy dostarczę wcześniej, ale tak jak mówiłam, one będą wszystkie na stronie www.ib.pl. Ale nie kończymy jeszcze tej mojej wypowiedzi, choć już końcówka jest, ale chciałabym Państwu pokazać coś, co nie jest związane do końca z konkursem, choć jedna książka jest. Mianowicie chciałabym polecić takie książki, pewnie Państwo znacie. To są książki Sean Tan, to jest taki australijski autor powieści graficznych. To jest niesamowite problemy. Zwykle to jest człowiek, który podejmuje tematy związane z innością, obcością. W taki sposób językiem, który jest uniwersalnym, czyli językiem obrazu, czyli to są tego typu, no tego nie widać niestety, ale proszę mi uwierzyć, tłumacz się nie napracował, bo to był tylko ten tytuł, Przybysz. To jest historia oczywiście emigrantów, albo w ogóle przybysz, jakikolwiek przybysz. To nie musi być przybysz, emigrant, to każdy inny, obcy. To jest starszy tytuł. Jak się pojawił, to był szum. Szontan podbił serca czytelnicze. A to jest jego nowa książka, Cykada.
Bardzo poruszająca. Nie wiem, dla kogo to jest tak naprawdę, bo to jest książka o korporacji. Ale myślę, że korporacje możemy rozumieć w różny sposób, bo szkoła też jest rodzajem jakiegoś systemu. I tutaj jest pokazana cykada, która w tym systemie próbuje się odnaleźć i jest tłamszona. Naprawdę książka, która zostawia niepokój, ale myślę, że dla takiego dorastającego człowieka może być to ciekawa rozmowa. Książka, którą polecam, ale też także edytorsko, proszę zobaczyć, to jest taki gruby komiks, dziwnie narysowany pan Żarówka, o młodym człowieku, który się, to jest w ogóle niesamowita historia, a też o inności, o szukaniu miejsca w swoim życiu, szukaniu odpowiedzi, kim jestem. No, jakby ta literatura dla takiego czytelnika często jakby porusza te problemy, ale mówię o komiksach, bo to jest taki język, to jest rodzaj książek, które trafia do młodych ludzi, może nie rozczytanych, ale edytorsko ta książka robi wrażenie. Niesamowita w ogóle jest historia tej książki, bo ona chyba była pisana przez ileś 10-8 lat. To jest bardzo osobista w ogóle historia o poszukiwaniu siebie. I Beneficio też taka, to jest nagroda tegoroczna literacka. To też jest taki nietypowy komiks, bo bez chmurek, tylko takie ilustracje, które właściwie narracyjnie ona jest bardzo trudna, bo jak tutaj czytałam różne wypowiedzi recenzenckie młodych, starszych recenzentów, że to jest taka opowieść, którą trzeba kilka razy czytać o tym, o podróży, ale także właśnie też o szukaniu swojego miejsca, ale też tak naprawdę o mediach społecznościowych. Bohaterka co chwilę sprawdza na Facebooku, czy jeszcze jest, czy jeszcze funkcjonuje. Więc dużo takich, jak widać, problemów, które dotykają, które są współczesne, pojawiają się w wyborach naszego jury literackiego, jak widać, graficznego także. Myślę, że książki, które jury wybiera, jury konkursu wybiera, one są bardzo ciekawe, bo one są naprawdę. Zaletą ich jest to, że one mówią o polskich realiach i to jest bardzo chyba pociągające. Noty na naszej stronie, na tej stronie, którą Państwo widzicie, są umieszczone noty wszystkich książek nominowanych we wszystkich konkursach, które były przez ostatnie lata, więc tam jest, nie wiem ile, już 300-400 tytułów nowszych, starszych. Więc jedyny minus tego jest taki, że nie jest to pogrupowane wiekowo. O, tutaj pani korzysta z IBY. Tak, oczywiście jest mnóstwo, sporo jest w tej chwili, no, z racji stulecia niepodległości, bo pan Dariusz tutaj wspomina o komiksach, ale też właśnie jest sporo tekstów. Ja w tej chwili nie przypomnę sobie tytułu, przepraszam, ale mogę przygotować. A, dobrze. Rozumiem, że przyznam się, że dla mnie temat komiksów to jest bardzo taki temat, bardzo chciałabym, jakby mam potrzebę pogłębiania tego tematu, ale widzę, jaki jest ogrom. To tak samo jak z literaturą dla niedorosłych. Wrzuca się to wszystko do jednego worka, a się okazuje, że tak naprawdę bada się ją takimi samymi narzędziami jak literaturę dla dorosłych i nie ma tak naprawdę specjalisty. Specjalista nie jest od literatury, od całej literatury dziecięcej, są specjaliści od różnych dziedzin. I z komiksem jest tak samo, a w komiksie się w tej chwili dzieją tak niesamowite rzeczy, tak ciekawe. A ponieważ jest to taki rodzaj narracji, który trafia do młodych ludzi, dlatego zawsze zachęcam do szukania ciekawych tytułów.
To jest kultura gniewu, centralka to są i centrala to są dla młodszych czytelników. Na pewno jeszcze Timof i spółka to jest właśnie beneficja, w ogóle niesamowicie wydana książka graficzna. Ja właściwie już zakończyłam tę historię. Jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to ja mogę albo teraz, albo po prostu przygotować coś. O, czy czytają komu? No super, właśnie o to chodzi. Sami Państwo pewnie przyznacie, że to jest coś, co młodego człowieka, że to jest taka wędka czytelnicza. Tak lubię mówić w ten sposób, że otwiera. Nie mówiąc o tym, że to jest bardzo trudny tekst, taki kulturowy. Bo nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenie, jak się czyta komiks, to tak naprawdę trzeba go 2 razy przeczytać, bo ja jestem takim czytelnikiem narracyjnym, więc najpierw czytam historię, no ale są ważne też ilustracje, więc drugi raz czytam historię i oglądam ilustracje. I tak naprawdę 3 razy trzeba przejrzeć komiks, żeby wiedzieć, o co chodzi w historii. Hejko i Kokosz. Szkolna, tak. O, tutaj bardzo dziękuję panu Dariuszowi za książkę o niepodległości. Ja sama zajrzę, bo jestem ciekawa. Historia Anny Frank. Widzę, że temat komiksu państwa poruszył. I super. To jest ciekawe, że w nagrodzie, w konkursie Książki Roku pojawiają się komiksy i nie tylko w tej kategorii graficznej, bo w zeszłym roku chyba był wyróżniony komiks wydawnictwa Tadam. To jest taki komiks o demokracji, o wolności. Nie pamiętam tytułu, ale coś z koroną. Więc jakby mnie to zawsze cieszy, że jury szuka, że jakby jest otwarte na różne jakby różne sposoby opowiadania. No właśnie, nie słychać. Nadal chyba nie słychać i to chyba nie tylko ja, ale myślę, że inni też będą mieli problem. Właśnie.
Nie słychać i dalej nie słychać. Co się stało? Ale ja nie wiem, czy mnie słychać. Może tutaj jest jakiś problem. Może ja się wyłączę. O tak. Bo